Panowie i panie! Zebraliście się tu, żeby wygrać runę Cham. Nie wszystkim śmiałkom się uda. Czterech z was musi zginąć. Ty. Tak jak mówiłem. Czterech z was musi zginąć. Ale szanuję za odwagę. Szanuję za poświęcenie. Pamiętajcie, trzech śmiałków, a dwóch ze zwycięzców dostaje runę Cham. Jedną z najrzadszych run w tej grze, jedno z najwyższych wyróżnień w tej grze, jeżeli chodzi o dropy. Ona gówno znaczy na laderze, ale dużo znaczy dla kolekcjonerów. Moi drodzy, niech rozgorzeje bitwa! Lecimy! Zapraszam! Start, 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 start! Pięknie! Poszli, ruszyli! I teraz, proszę bardzo, pierwsze strzały od paczki Viper Renda, Spectral Hit! Leci, round one! Lecą, lecą, lecą! Uuu, korbaczem po plecach, na szczęście! Ten barbarzyńca ma plecy jak lotnisko, nic się nie stało. Nic się nie stało, to było dla niego jak podrapanie dla Oskila, pięknie! Zawodnicy muszą dotrzeć do miasta jak najszybciej. Tylko o to w tych zawodach chodzi. W tym akurat pojedynku. Także już stamina, już wytrzymałość się kończy. Teraz lecimy na oparach, lecimy na sile woli zawodników. Zbyt mało kreatyny przed startem, zdecydowanie. Zdecydowanie Lexa. Tutaj wybierają dwie drogi, panowie i panie. Lexa idzie górny prawy róg, za to Jem Mul Ladder prowadzi idealnie do dziury. Więc, no, naturalne instynkty się odzywają, ale to nie jest ta kategoria wyścigu. Więc Lexa w tym momencie wybrała odpowiednią drogę. Dark Woods jest właśnie już z nami. Jesteśmy na Dark Woodsie. Zaraz wchodzimy do kolejnej dziurki. Będzie tam bardzo ciasno i niebezpiecznie. White Fox, dziękuję bardzo za jeden sub w prezencie. Dziękuję bardzo, stary. Lecimy. Bardzo takie niebezpieczne wild lancerki, które mogą zdjąć target z dystansu tak naprawdę. I mamy paczuchę! Świetnie, fajne wejście. Fajne wejście, będzie dobra niespodzianka tutaj czekała na Jaworowego i Jawruko. Zobaczymy, zaraz przejdę do panów w tunelu, a i panią jedną, ale chcę zobaczyć tutaj reakcję, jak zobaczą komitet powitalny malutkich tutaj bramkarzy przed wejściem do podziemnego tunelu. Czy będziemy mieli wieżą śmierć? Słuchajcie, ja tu nie chcę bardzo... O, dobrze. Pięknie uniknięte śmierci. Zobaczmy. Lexa i Chrisu są naszymi... tutaj może polecieć pierwsza dentka. W podziemnym tunelu jest tak, słuchajcie, że... ingerencja. Odwołujemy wyścig, żartuję, lecimy dalej. Będzie mi troszkę łatwiej. W podziemnym tunelu jest tak, że pierwsze miejsce ma najlepszą sytuację, ponieważ napulowuje potwory wszystkie wokół. A wszyscy, którzy idą za pierwszym miejscem, za liderem, za ziomeczkiem w żółtej koszulce, no to niestety mają już potwory, które na niego czekają, więc jest bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie, ale na razie jest ok. Pytanie tylko pozostaje jedno. Czy to jest poprawna droga? Czy Lexa wybrał poprawną drogę? I chyba nie! Lexa postanowił wpaść na imprezę z upadłymi. Mamy otoczenie! Mamy otoczenie! Jest tutaj walka, desperacka walka. Oski już ostatnie. I koniec! Gold zabrany do depozytu oczywiście. Ojojoj, mamy pierwszą śmierć. Oski został otoczony i zdjęty przez diabliki. Właśnie o tym mówiłem. 6 golda zabrane, trupowi nie będzie potrzebny chyba, co? No i właśnie, tak jak mówiłem, tak mi się wydawało, raczej nie będzie to normalna droga. Raczej wejście będzie bardzo krótkie tutaj, jako raz, dwa, trzeci tile. Prawdopodobnie bardzo szybkie wejście. I mamy to. Jem Mul Ladder wchodzi sobie do Stonyfielda,
Just like that. Ej, mamy od razu Rakanishu. Jemul Ladder. Jeden wyeliminowany. Może być jeszcze trzech przegranych. Zobaczymy Jemul Ladder, jak pójdzie mu droga na Cold Plains. Jak będzie z powrotem do miasta, do obozowiska. O! Piękne lagi tutaj, piękne lagi, podoba mi się to, podoba mi się to. O to chodzi, piękne, kozły, wlatują kozły. Night Slime biegnie za ziomeczkiem. Night Slime biegnie, nie chce ingerować, nie chce ingerować. Mamy Cold Plains, Jemul Ladder jako pierwszy oddzielił się od reszty strasznie, nawet nie wiadomo co się stało. Ale Szaman kolejny tutaj nie wie co się dzieje, chodzi w kółko, porwany goździec przez kosmitów. Chyba Gipsztala sobie zajadał przed ranem, ale nieważne, lecimy dalej, lecimy dalej. X-Shrine niepotrzebny, tutaj tylko i wyłącznie stamina potion. Stamina potiony są ważne i stamina szrajny są ważne. Mamy kolejną dziurę, nie wchodzimy, to nie jest ta kategoria. Jemul Ladder wie co robi, w końcu jest mułem. I niejedno w swoim życiu przeszedł, prawda? Mamy waypoint! No i słuchajcie, bez dwóch zdań, bez dwóch zdań, ja już potrafię przewidzieć zwycięzcę. Nie będzie to odkrycie Ameryki. Nie będzie to odkrycie Ameryki, ale Avruko i Coxon biją się o ostatnie, o drugiego Chama. Jemul Ladder jak najbardziej już dochodzi, już na niego czas. Każdy miał tyle samo czasu, pamiętajcie o tym. I Avruko idzie za nim jak dziki. Avruko z ojojoj ze stamina szrajnem. Ojejku, to jest po prostu brutalne. Niestety tutaj nie macie żadnych szans dogonić Avruko. Ale zobaczmy jak do mety dobiega Jemul Ladder gratki. GG Jemul Ladder. Następnie Avruko. Avruko, drugie miejsce. Pięknym stylu. Wcześniej stamina Shrine. I mamy Lexę, naszą pierwszą liderkę i trzecie miejsce. A reszta niestety porażka. Ale i tak bardzo ładna walka. Coxon, Jaworowy, różnica jest niewielka. Różnica jest niewielka, gratulacje! Piękni czempioni pierwszego wyścigu! Tak jest! Never surrender! Ach, tak jest! Avruko i Krisu i Avruko i Jemul Ladder wygrywają runy Cham! Wygrywają runy Cham! Piękny był to wyścig, prawda? Piękny był to wyścig. S top 3? Ty jesteś tam? Lexa, to ty, Nero? Jemul Ladder, nie zapomnę go nigdy. Proszę bardzo, runa Cham dla naszego czempiona. Muła. Pięknie, Lexa. Avruko. Runa Cham. Proszę bardzo. I... Trzecie miejsce dostaje najbardziej użyteczną rzecz, czyli Lexa. Proszę bardzo, tak naprawdę trzecie miejsce jest zwycięzcą. To pierwszy będzie w mieście, ten wygrywa runę ja. Kiedy otworzą się drzwi przez moją telekinezę, możecie uznać, że wyścig się rozpoczął. Czy jesteście gotowi? Bardzo dobrze, słyszę ten entuzjazm, bardzo dobrze. Dźganie, bicie, o to chodzi. 3, 2, 1, ruszamy, let's go, poszli. Run, Forest, run. Ależ już paluszki muszą być rozgrzane na TFS Call bohaterów. No właśnie, nie ma tu żadnego cwaniaka. Jedziemy. A czy skończyć jak najszybciej się da, to też netka się liczy? Hej, w sumie. Dobre. Śmig, 7 zł. Czy pozdrowisz swojego największego fana Śmiga? Uuu, Śmig! Dziękuję ci bardzo i pozdrawiam. Wielkie pozdro dla Śmiga. Piona, wariacie.
Proszę bardzo. Śmig, zasiadaj, popcorn weź, bo tutaj mamy piękny... I zapnij pasy, bo lecimy szybko. Nabuzowana Jaworowa, byczkówna, która na pewno za dużo przywaliła w kabel, właśnie jest na pierwszym miejscu. Ewa Elfi. No ciekawe, czym był inspirowany ten nick. Pewnie jakąś elfką z fantazy. Nero zaraz napisze kappę, więc wiem doskonale, że Nero napisze zaraz kappę jako pierwszy, bo to jest skurczybyk, niezły zwyrol. Jaworowa krowa, tak. I lecimy. Mamy byczki, Mamy byczki, Jaworowa już się tutaj... Oj, i to byczki z ektofastem! Nie chcę przeszkadzać. Oj, tak. Patrzcie. Mamy, pamiętajcie, ochotnicy, nasi bohaterowie, nie ochotnicy, mają bardzo dużo pocionów życia. Aha, ty biegniesz, okej. Okay. Aha, to jeszcze pewnie jesteś ty. Mają bardzo dużo poziomów życia, także takie byczki są do wybronienia jak najbardziej, ale nie ma szans wyjść z potrzasku, nie ma szans wyjść z trapa, nie ma szans wyjść z pułapki, typu zamknięcie. Po prostu potiony się prędzej czy później skończą, a postać nie trafi ani razu padłego. Może, znaczy nie przebije się, nie zabije, nie przebije się. Także słuchajcie, ochotnicy, bohaterowie no są w bardzo niebezpiecznym miejscu. Myślę, że najbardziej takim nefralgicznym miejscu w całym speedrunie, w całym powrocie do miasta, do domu, więc życzmy im powodzenia. Luzik, no tutaj chyba problemy. Tak, kłopoty Najmana były przez chwilkę. Pamiętajcie, że też ostatnia osoba, która podróżuje przez Underground Passage, no ma najgorzej. Mobki napulowane, czekają i to zebrane w dużych ilościach. A pierwsza osoba, czyli lider, ma najlepiej. Chyba, że stanie się ostatnią osobą przez podążanie złym kierunkiem. No i tak to właśnie wyszło u Jaworowej. Wszystko się odwraca. Mamy totalnego twista. Totalny, absolutny twist na mapie. No i co? I szukamy, czy ktoś wyszedł z Underground Passage? Jeszcze nie. Tak. Już wychodzi Luzik. I Kuternoga jako pierwszy pokonał tunel. Czy on nie ma ręki? Przez chwilę wyglądało tak, jakby ten paladyn nie miał ręki. Ja cię kręcę, ten paladyn nie ma ręki. Dobrze, że ma obie nogi. Dobra, Cold Plains u Kuternogi! Luzik zaraz za nim. Co by musiało się wydarzyć, żeby Luzik przejął pałeczkę, kontrolę nad wyścigiem? No, Kuternoga musiałby odwiedzić, dać buziaka naszej krwawej orlicy. Ale jest sposób, żeby się przed tym zabezpieczyć na tego typu wyścigach. Jest sposób. Zobaczymy. Luzik już za nim. Bobo na trzecim miejscu. Jaworowa, nasza liderka, która dotarła na drugi poziom Underground Passage. Niestety zawiodła i Kuternoga. Ewa Elfi zabita przez Skeleton Archer. Na pewno tam mocny pakunek szedł. Kuternoga wycofuje się. Kuternoga wycofał się z Bloodmora. Co on zrobił? Pomyliło mu się, pewnie myślał, że jest na cmentarzu. OMG! No i dobra, zobaczymy. Różnica między panami jest niewielka, ale w tym momencie Luzik normalnie kasza z manna z nieba, czy jakoś tak, czy tam kasza z nieba. Wiecie, o co chodzi. Patrzcie, Luzik normalnie wyprzedził Kuternogę przez kardynalny błąd, zamotę. Kuternoga myślał, że... Co się stało? Co to było? Jednak Kuternoga wygrał. Co to było? Co tu się stało? Przecież to był najlepszy bieg w historii biegów ever. No, ja nie wierzę. Ja wywiad z Luzikiem chcę zrobić. Wywiad z Luzikiem i z Kuternogą. Kuternoga pierwsze, jak się czułeś, kiedy skapnąłeś się
że biegłeś dobrze i przez swój błąd straciłeś pozycję. Cóż za finish! Chciał ominąć ten kamień, ale to był overkill! To był overkill! Chyba mógł tu przejść. W sensie nie musiał... Podszedł tak, mógł lecieć tak. A on zrobił tak. Naokoło. Koniec. O kurczę, no ale wiecie jak to jest. Nerwy, stres i tak dalej. Tak, tak, luzik. Ja wiem, że kamienie, tylko byłem zdziwiony, czemu nie uciąłeś tej drogi tu. Tak. Byłem zdziwiony. Te kamienie, nie? Bo tak było takie coś. No i można było szybko tutaj ten, śpignąć, nie? Ale straciłeś to prowadzenie tylko dlatego, że zrobiłeś taki łuk. Wow! Wow! Krwawej Flawi się mógł wystraszyć. No, a o co chodziło Kuternoga? Nie pamiętam krain mapy po kolei. Tak, krwawe wrzosowisko, pewnie myślałeś, że źle idziesz. Ale pięknie. Pięknie. Nie no, luzik Kuternoga, dostarczyliście tyle zabawy. Luzik, zostań w grze, dostajesz ode mnie specjalną nagrodę. Nic się nie przejmuj, dostajesz ode mnie specjalną nagrodę pocieszenia. Nawet dwie, stary. Moje ostatnie hajruny. Chodź tutaj. Chodź tutaj, luzik. Za po prostu piękną zabawę, za dostarczenie świetnej rozrywki. Luzik. Gratulacje, to było wspaniałe. Czami Gul, jako dodatkowa nagroda. S. Wow. Kuternoga to w Lodi. Uff, runa Jach, ależ wywalczona runa Jach. Cóż za emocje. Cóż za emocje. Gratki. I to była ostatnia runa z dzisiejszego giveawaya.